punktów. Do 14 co punkcik zjeżdżamy, czyli 6, 9 punktów, 7, 8 punktów i tak dalej. 14 miejsce daje jeden punkcik, także widać, że pierwsza czwórka nad całą resztą stawki dość mocno będzie działo już w pierwszym zakręcie. Z racji oczywiście tego, że ja brałem udział w tym wyścigu, no to ja mniej więcej wiedziałem, co się tutaj podczas tego wyścigu dzieje. No ale dziś trochę szersza perspektywa. Pierwszy zakręt dość ciasno, gołdżony nam nagle przeskakuje do przodu. Trochę nam się przeteleportował. Z tyłu jak zawsze możemy liczyć na trochę walki, pierwsze okrążenia to zawsze i zwycięzcy, i niestety ofiary pewnych zdarzeń. Tutaj lokalnie spada nam na ostatnie miejsce. Na razie spokojnie utworzył nam się sznureczek kierowców, także jedziemy. Możemy sobie obejrzeć, kto na jakich oponach wystartował. Tutaj wiercik troszeczkę za szeroko, a Branik już się zabiera za wyprzedzanie akurat mojej osoby. I Branik już będzie ruszył w pogoń za pierwszą dwójką, która jedzie na zarówno Power, jak i Wilku na Maździe. A jeżeli chodzi właśnie o samochody, każda dywizja, czyli Pro, Pro AM i AM, ma różny dobór samochodów. Najniższa dywizja, którą oglądamy, jeździ tylko i wyłącznie grupą czwartą. Każdy z kierowców ma do wyboru albo Ferrari 458 Italię, albo Mazdę trójkę. Tutaj już widzimy przerwę na chwilę, pierwsze zjazdy do pit stopu. Niektórzy już, taktyka ruszyła, czyli mamy całą serię zawodników, którzy zjeżdżają nam z twardych opon, żeby się ich no po prostu pozbyć, chociaż PXV już z miękkich, jak widzimy, jakaś tam przygoda musiała być. No, ten tor słynie z pewnej jednej sekwencji zakrętów, tak zwanej szykany śmierci. Tam przejechanie i czysto to jest sukces, jak widzimy już. Grasu Kara, Reina Murkara, jakby tego mało, Gołdżony też Kara. Tutaj niestety ten wjazd do pistopu i wyjazd jest trochę zdradliwy. Tam można łatwo te 3 sekundy dostać i podtworzyły nam się dwie grupki, tak? Giban na prowadzenie tej grupki, czyli tych, którzy zjechali do pistopu. A tą grupkę, która na razie nie zjechała, zamyka nam Lukaniu, przed nim Bukaj, na 5. miejscu Grzymszark, na 4. Wiercik, na 3. Branik. I tutaj cały czas na dwójeczka, która nam jeździ Mazdą, ja dokończę właśnie. Kierowcy na każdą rundę mogą sobie wybrać dowolnie, nie muszą używać każdego samochodu, mogą całą serię przejeździć jednym. W każdym razie są to Ferrari 458 Italia, ale tutaj znowu na chwilę przerwę, bo Wilku próbuje. I po wewnętrznej, ale jednak tutaj Power broni się ładnie i cały czas utrzymuje swoje pierwsze miejsce. Oprócz tego Ferrari, oprócz tej Mazdy, można jeszcze dodać Mitsubishi Lancera Evolution Final grupy czwartej, no i Lamborghini Huracan. Oczywiście, jak powiedziałem, tylko i wyłącznie grupa czwarta. Dywizja wyżej jeździ grupą trzecią, a ta najwyższa dywizja z kolei grupą drugą. Także gdyby ktoś chciał, jeszcze w każdej chwili można dołączyć. Zapraszamy. Bukaj tymczasem, ciekawe, po dwóch kółkach zjeżdża z twardych opon. A to sprawia, że wyprzedzają go Giban, wyprzedza go Gołdżony. A Bukaj wyjeżdża nam na 9. miejscu. Tutaj cały czas będzie walka, cały czas coś się będzie działo. Można powiedzieć, że oprócz czołowej trójki w generalce, czyli
wilka, Branika i Gołżonego. Reszta stawki naprawdę bardzo wyrównana, tam się dużo rzeczy dzieje, dużo kotłuje. No, nie ukrywam, że wilka od początku widziałem jako kandydata do zwycięstwa w całej dywizji, tym samym do awansu. Gołżony był dla mnie, powiedzmy, drugim takim kierowcą, który w 100% dla mnie był typowany do walki o pierwszą trójkę. O trzecie miejsce na początku myślałem, że będzie tu jakaś, powiedzmy, walka całej reszty stawki, ale odkąd dołączył Branik, no powiedzmy, wyklarowała nam się po prostu pierwsza trójka i cała reszta. Póki co cały czas Power i Wilku w walce o czołowe dwa miejsca. Wilku od początku sezonu w Motor Championship trzyma się Mazdy. Najlepiej mu się nią jeździ. Bardzo zżera opony w porównaniu na przykład z Ferrari. No ale teoretycznie jest autem szybszym, chociaż też z pewnością ciut trudniejszym w prowadzeniu. Branik może na razie sobie oglądać walkę pierwszej dwójki. I trzyma się cały czas blisko. To z pewnością inna strategia niż cała reszta, no bo w innym momencie będą robione pit stopy, inne będą te przejazdy. W Maździe na przykład nie da się pojechać na jedno tylko kółko na twardych. Tam każda opona wymaga większej ilości przejechanych okrążeń. Popatrzmy, co tam z tyłu. Wiercik cały czas na czwartym miejscu. Grzymszak spokojnie na piątym. Gibansowo jedzie na szóstym. Gołżony na siódmym. Lukanion tutaj z karą 3 sekund, więc z pewnością Grasu go na linii kary wyprzedzi, bo tej odległości są bliskie. Na 10 miejscu Bukaj, tuż za nim Lejna Mur. Na 12 jedzie PXV, a na 13 pas, który jak widzimy ma uszkodzony tutaj przód. Od jakiegoś czasu ESR jeździ już tylko i wyłącznie na uszkodzeniach ciężkich. Także każda przygoda ma tutaj bardzo, ale to bardzo znamienne skutki. Tutaj Wilku ostatecznie uporał się z Powerem. Zamiana miejsc, ale nadal tutaj będzie ciasno. Tutaj zresztą możemy porównać, obaj jadą Mazdą, ale Wilku bardziej dba o opony, co może być w dalszej części wyścigu znaczące. Branik tuż dosłownie już za Powerem. Blisko, blisko. Te dość już mocno zużyte opony w Maździe mogą tutaj robić różnicę w walce z Branikiem. Power tutaj ciut szeroko i Branik będzie atakował. No, szykana w dwójkę. To jest ciężka sprawa. Tutaj Power wolał jednak spokojnie odpuścić. Branik wychodzi nam na drugie miejsce. Także kotuje się między tą trójeczką. Najpierw Wilku skoczył nam na pierwsze miejsce, teraz Branik na drugie. Power na trzecie, ale jak mówię, jak na debiut to i tak jest póki co dobra jazda. Mamy Wiercika cały czas na czwartym miejscu. Grzymszark na piątym, Gilan sobie jedzie na szóstym, na razie na średnich, Gołżony też na średnich, czyli identyczna taktyka Gibana. Obaj zjechali na pierwszym okrążeniu z twardych. Grazu jest ósmy, tutaj mamy mały, powiedzmy, ścisk, chociaż jeszcze te odległości są i tak za dalekie, żeby ktoś tutaj mógł kogokolwiek zaatakować. Gołżony
Twoje najlepsze okrążenie. Rzymczak z uszkodzeniami, także tutaj też musiała być jakaś przygoda. No, one dość mocno wpływają na czasy okrążeń, ale no, każdy kierowca sam decyduje, czy woli jednak pojechać kilka kółek z tymi uszkodzeniami, czy jednak zjechać na dodatkowe pisto. Jeżeli do tych uszkodzeń dochodzi, no to oczywiście najlepiej już, jeżeli to podczas końcówki stintu. Tutaj branik bardzo bliziutko. Może będzie jakiś atak na wyjściu szykany, albo przed ostatnim zakrętem. Póki co tutaj jest z pewnością za daleko. Dobrze, branik spokojnie na razie czyha może na jakiś błąd, na jakąś okazję. Power bardzo mocno zużyte, miękkie, no i jest zjazd do pistopu, tak, to już jest ta pora. Zobaczymy sobie pistop Powera, a przy okazji, czy będzie to zankowanie, czy nie. Oczywiście tam kierowcy, którzy byli w miarę blisko Powera, wyprzedzą. Jest dotankowanie. Jest wyjazd z pit-stopu. No, ale tutaj ten wyjazd coś taki dziwny, szczerze mówiąc. Tak jakby Powera przez chwilę nie było przy samochodzie. Gibbon już tutaj za nim bardzo bliziutko się nagle znalazł. I sam będzie teraz próbować atakować naszego debiutanta. Johnny już ich tam obu widzi. Także cały czas emocje. Tutaj z kolei Bukaj i Lejna Młodna walczą. Na razie spokojnie, Lukanium na 11. PXV już z bardzo zużytymi, miękkimi oponami, także też niedługo będzie wizyta w pit-stopie. No i Pac z uszkodzeniami na razie na ostatnim 13. miejscu. Tymczasem Branik wyprzedził Wilka, czego oczywiście nie złapałem. I teraz z kolei Branik będzie próbować wykorzystywać swoje miękkie Ferrari, trochę mniej te zużyte oczywiście, tak jak mówiłem, niż w Maździe u Wilka. Na trzecim miejscu jedzie sobie Wiercik, na czwartym Rzymczak z uszkodzeniami, na piątym Power z uszkodzeniami z kolei tyłu. Tuż za nim Gibbon, a tu, no, może nie tuż za nim, ale niedaleko za nim Gibbon, a tuż za Gibbonem już straty odrabia Gołdżony. Tymczasem mamy Lejna Mur na 8 miejscu, bo Grazu zjechał uszkodzony przód, także pit stop, zmiana opon, dotankowanie, PXV tymczasem cały czas. No, to już jednak by chyba wypadało zmienić te opony. Branik trochę Wilkowi odjeżdża. Wilku spokojnie sobie swoim tempem jedzie. Wiercik tak samo, Rzymczak spokojnie tak samo. Paweł na razie na 5. miejscu, 6. Gibbon, 7. Johnny. Tutaj ta trójka dość blisko siebie. A tak poza tym raczej póki co wpada troszkę takiego uspokojenia. Tymczasem mamy Wilka już w pit-stopie. Pora zrzucić miękkie opony, no jak widzimy przód Mazda niesamowicie zżera. Także
tymczasowo wiercik nam skakuje na drugie miejsce, a Wilku ma tak dużą przewagę nad kolejnymi zawodnikami, że traci tylko jedną pozycję. Rzymczak, jak widzimy, obrał taktykę jechania jednak z uszkodzeniami. Nie decyduje się na dodatkowy pistol w celu napraw. Power póki co identyczna strategia. Tymczasem Go Johnny i Gibbon walczą nam o szóste miejsce. Go Johnny po wewnętrznej, Gibbon ciut za szeroko i Go Johnny pięknie, czyściutko przejmuje szóstą pozycję, no i jedzie ścigać Powera w takim razie. No, widzimy Go Johnny trochę bardziej zużyte oponą od Gibbona, ale z kolei Gibbon więcej zużył paliwa niż Go Johnny póki co. Na tej średniej mieszance. Jak na razie spokojnie na torze. Możemy sobie pooglądać malowania kierowców. Może pas nam podwiezie jakąś przesyłkę DHL-em. Po pitstopie grazu na razie na 12 miejscu, świeże średnie oponki. PXV też był w pitstopie w końcu. Chyba ciut za późno, no ale najważniejsze, że komfort jazdy będzie teraz odzyskany na świeżych średnich. Wracając do czołówki, Branik oczywiście prowadzi, wystartował na miękkich. Jeszcze ani razu nie był w pitstopie. Wiercik też zaczął od miękkich, także jeszcze czekają go co najmniej dwa pit stopy, bo tutaj w tym wyścigu, o czym na wstępie nie powiedziałem, konieczne jest użycie wszystkich mieszkalnych wyścigowych, czyli i zarówno miękkiej, średniej, jak i twardej. Także te minimum dwa pit stopy są obligatoryjne. Wilku właśnie powoli zbliża się do wiercika swoją Mazdą. Na czwartym miejscu na razie Power, ale tutaj już jest Gymshark, a już za Gymsharkiem Go Johnny. No i te uszkodzenia Gymsharka też powodują, że inni kierowcy szybko go dochodzą i Go Johnny teraz spokojnie, też ładnie, czysto skakuje na piąte miejsce i już jest tuż za Powerem. Gymshark tam próbuje jeszcze, ale jednak za daleko, żeby zaatakować. No i Power tutaj, kolejna przygoda w szykanie już i trzód rozwalony z kompletem do tyłu i Go Johnny. Tutaj można powiedzieć, że w pewnym sensie za darmo pozycja zyskana. Power spada na piąte miejsce. No, takim autem, no widzimy, ciężko się prowadzi. Warto jednak, żeby było zjechać do pitstopu. Gymshark już jest bardzo blisko i wygląda na to, że będzie próbował ataku. Ale wolał odpuścić. Też ma tą świadomość, że jedzie z uszkodzeniami, więc to auto idealnie się nie prowadzi. Gibbon póki co na siódmym, na ósmym Rainer Moore, dziewiąty Buka i mamy tutaj kolejnego kierowcę w pitstopie. Lokanią wyjeżdża nam na świeżych, średnich oponkach na 12 miejscu. PXV na razie cały czas na 13. No, może się nie okaże jednak topowej pozycji. Branik 11 kółku na miękkich oponkach.
Zobaczymy, nadal nie będzie jeszcze 12, okrężenie tak samo, wilk na drugim miejscu. Wyprzedził nam w międzyczasie wiercika. Dołączony na czwartym. Power na piąty, na szóstym Gymshark, tutaj słychać było troszkę obcierko o bandę. Tymczasem wiercika mamy w pitstopie. Będzie zrzucanie miękkich oponek, a tym samym strata kilku pozycji. Wiercik już wyjeżdża, także Power go jeszcze pewnie wyprzedzi. Będzie mieć po prostu szybszą prędkość dzięki tej długiej prostej. Tak, Wiercik wraca na piąte miejsce, a tymczasem tutaj Giban próbuje zabierać się za Gymsharka po wewnętrznej. I udany atak, awans na szóstą pozycję. No, te uszkodzenia na pewno Gymsharkowi absolutnie nie pomagają. Power cały czas z tymi mocnymi uszkodzeniami i przodu, i tyłu. Też na pewno nie pomaga to w jeździe, ale widocznie no, trzyma się swojej strategii, żeby na konkretnym kółku zjechać na zmianę opon. No, ale z pewnością pomaga to innym kierowcom. Wiercik tymczasem po wizycie w pitstopie w środku wyścigu założył nam twarde oponki, więc potem zostanie mu jeszcze jeden zjazd na pośrednią mieszankę. Giban z kolei ma ze sobą już jedno kółko na twardej, teraz idzie na średniej, także przed nim jeszcze stint na miękkiej mieszance. Także tu też może być ciekawa walka w późniejszej fazie wyścigu. Wróćmy jeszcze na chwilę na... O, Power nam zjeżdża. Czyli się nam trochę też po naprawę będzie musiał lepiej jeździć. Niestety uszkodzenia też kosztują naprawy w pitstopie, także tu się dużo czasu traci na wyjścia nie ma, trzeba to ponaprawiać. Mamy też inne w pitstopie, jest Lejna Mur, jest Bukał. No i to pozwala Patsowi, który w pewnym momencie był nawet na ostatnim miejscu, na awans na ósmą pozycję, ale tuż za nim już jest Grazu. Ale póki co na spokojnie, no tutaj Grazem rzuciło, także to nie pomaga w próbie ataku. Giban tymczasem zbliża się mocno do wiercika, który jedzie drugie kółko na twardych oponach. Większość zawodników też wystartowała na twardych i zrzuciła je po jednym okrążeniu. Granik tymczasem pit stopie. Giban mocno zbliżył się do wiercika, więc opon robi swoje, ale tutaj Giban centralnie, prosto, przez szykanę. No i drastyczne uszkodzenia przodu. Tu będzie zjazd do pit stopu, dzięki czemu wiercik będzie mógł spokojnie odjechać. Wiercik kolejne sobie kółko jedzie. W związku z pitstopem Branika na prowadzenie wraca wilku. Mamy tymczasem i Gibana, i Gymsharka w pitstopie. Obaj z uszkodzeniami, obaj wjeżdżają na średniej mieszance, także obaj się będą mogli przynajmniej naprawić troszeczkę. Ten
Jeszcze nam też pas zjeżdża do pit stopu, więc znowu trochę nam jednak spadnie w klasyfikacji. Dżemczak wyjeżdża na 8 miejscu, ale tuż za nim rozpędzony Lukanią i będzie próba ataku. Ale Dżemczak tutaj nie daje za wygraną i póki co broni swojej pozycji. Na 10 miejscu Lejna Mur, na 11 na miejscu mamy jedzie póki co Bukaj. Po pit stopie założone wyścigowe miękkie. Pac póki co na 12, też wyścigowe miękkie. I spokojnie na razie z tyłu PX stał na średnich opłonkach. Wilku tymczasem już jest na 15 okrążeniu. Z dużą przewagą nad drugim branikiem, no ale tu wszystko jeszcze będzie się rozstrzygać. Na pit stopach branik jeszcze będzie musiał zjechać po twarde opony. Zresztą tak jak Wilku, tylko każdy z nich przejedzie zupełnie inną ilość okrążeń na niej. Gołdziony, no zaczął się dla niego trochę taki samotny wyścig. Spokojne trzecie miejsce. Daleko do kierowców z przodu, z tyłu też spokój. Wiercik nam tymczasem zjeżdża na swój ostatni pit stop. Będzie rzucał twardą mieszankę. I dotankowanie, dzięki czemu Power będzie mógł zyskać pozycję i skoczy nam na czwarte miejsce. Oj, i tu jeszcze wiercik, kara 3 sekund za przekroczenie linii pit stopu, także no, to na pewno go zaboli. Giba, mówiąc na 6 miejscu, będzie mógł troszkę nadrobić czasu. Lukanian jedzie na 7, na Mur na 8, tutaj mamy dwóch kierowców od razu uszkodzenia. Gymshark, no po prostu zrzucenie twardych opon. Krasu wyjeżdża, Gymshark wyjeżdża. Patrz, tutaj akurat wbił się w to towarzystwo. Próba wyprzedzenia, ale za szeroko tutaj i Grazu na swoje szczęście obronił pozycję po wyjeździe z pit stopu. Dżemczak już bez uszkodzeń też mu się będzie lepiej jechać. 16 kółeczko. Jak widzimy po mapie, Wilku zbliża się do PXV, którego będzie tam długo, widzimy go z przodu, będzie go dyplował. Branik, no jakiś czas za Wilkiem Gołdzone, tak jak mówiłem. Z przodu cisza, z tyłu cisza, można sobie spokojnie jechać. Power jedzie na 4 miejscu, a tuż za nim właśnie z karą wiercik, także tutaj Power też trochę oddechu złapie, no ale wiercik poczuł oddech Gibana z tyłu. I tu się zapowiada walka. Giban będzie zapewne próbował korzystać z slipstreamu, jadąc za wiercikiem. No i jest próba ataku do wewnętrznej. Ale jednak nie. Wiercik tu pięknie przejechał na szykana i cały czas na 6 miejscu Giban, a na 5 wiercik. Tylko tutaj na niekorzyść wiercika gra mieszanka opon, bo wiercik jedzie na średniej, a Giban na miękkiej. Także teoretycznie Giban w trochę lepszej sytuacji, ale czy będzie w stanie to wykorzystać? Zobaczymy. Tutaj wiercik ciut szeroko robi miejsce Gibanowi. Bardzo ładna, czysta jazda. No i zbliżamy się do zakrętu tuż przed szykaną śmierci. No, nie odpuszczają. Obaj łeb w łeb. Czy ktoś dohamuje? Nie. Wchodzą razem w pierwszy zakręt.
Żaden nie odpuszcza. Wchodzą w drugi zakręt. Gibanta i Skaro, bo tam chciał Szykanę, no. Proszę, proszę, da się przejechać we dwóch przez Szykanę Śmierci. I to bez uszkodzeń. Piękna, czysta walka, no tylko, że Gibbon wraz z Karon, więc na następnym kółku Jercik będzie miał szansę odzyskać tą pozycję. Gibbon musi za wszelką cenę po prostu nadać takie tempo, żeby trochę od Jercika odjechać, żeby to piąte miejsce uratować. Lukanion tymczasem w pit stopie. Co się dzieje tam na miejsce z tyłu? Grasło na 10, 11 Grzymczak, 12 pas, 13 PXV. Wilku spokojnie na pierwszym, tu się nic nie dzieje. W tym momencie tu się odbywa chyba największa walka i najbliższe odległości między dwoma kierowcami możemy tutaj oglądać. Power póki co też sobie spokojnie jedzie, tylko że on z kolei na twardy, więc tutaj też wydaje się, że Gibbon i Wiercik aż tak daleko nie są, a do końca wyścigu dość dużo tych okrążeń, więc tamta dwójka jadąc na... Oj, tutaj Power troszkę pobocza nam liznął. Tutaj też może być taka sytuacja, że powoli, powoli, ale będą do niego dojeżdżać. Gołżona zjeżdża na ostatni pit stop. Ostatni z tym tam miękkiej mieszance, więc tutaj nawet Power tutaj nie zdąży go doścignąć, także Gołżona nadal spokojne. Tak, spokojny wyjazd z pit stopu, tu się nic nie będzie działo. Gibbon obronił się przed Wiercikiem pomimo tej kary, także tu bez zmiany pozycji. Powoli nam się tutaj stawka stabilizuje. No ale zawsze coś się może wydarzyć, tak? Albo szykania, albo jeszcze zjazdy do pit stopu. Niektórzy jeszcze swojej strategii nie dopięli do końca. Wilku oczywiście musi zjechać między innymi po twarde opony. Granit będzie musiał zjechać po twarde opony. Gołżony wszystkie pit stopy już zaliczył, także sobie spokojnie teraz będzie mógł jechać do mety. Power tutaj trochę no wystawił się na strzał innych, tak mi się wydaje, na tych twardych oponach, no ale zobaczymy. Gibbon pomimo lepszej mieszanki cały czas nie jest w stanie odskoczyć od Wiercika. Także Wiercik naciska, naciska. No tam widzieliśmy Power znowu tutaj za szeroko. No te twarde opony robią swoje. No i to sprawia, że nam się tutaj zaraz zrobi trzyosobowa grupka, która będzie walczyć o miejsca 4, 5, 6. Pewnie na tych twardych oponach lekko się nie jeździ. Kolejny mur należy spokojnie na siódmej pozycji. On też ma trochę oddechu, no bo Bukaj za daleko, żeby podjąć jakieś próby ataku. Tymczasem tutaj mamy też taką mini grupkę. 9 Grasu, 10 Rzymczark, 11 Pas. O, Pas trochę tam liznął chyba, na szczęście bez uszkodzeń. Wszyscy dość blisko siebie, ale jednak zbyt daleko, żeby podjąć jakieś próby ataku. Ogólnie podoba mi się te srebro tej Mazdy, tak tylko powiem. Lukanion z byczkiem na boku. Cóż, ten byczek póki co nie bardzo pomaga. Pas próbuje gonić Grzymczarka i Grazu. Bukaj jedzie sobie póki co w miarę spokojnie. Lejna Mur też ma raczej póki co
spokój. Tu się najwięcej znowu kotuje. Giban tuż za powerem. Oj, o, Giban, potężny uślizg. Wiercik już tuż za nim. Także dla Gibana większym problemem jest to, co się dzieje z tyłu, a nie to, co się dzieje z przodu. Giban tutaj do wewnętrznej jak najbardziej, żeby wiercika przyblokować do zewnętrznej, co mu się udało, ale wiercik, który za chwilę może podjąć kolejną próbę ataku. Widzimy, że jest bardzo blisko. Także wcale ta różnica mieszanek jakoś tak drastycznie mu nie przeszkadza. Nawet jeden wiercik wybrał bezpieczny manewr, spokojnie przejechał za Gibanem. Mamy 20 kółeczko. Także wchodzimy w ostatnią fazę wyścigu. Jak widzimy, Branik tuż za Wilkiem. I Wilku. No i teraz to się właśnie będzie rozgrywać. Walka na strategię. Każdy z nich ma jeszcze po jednym pit stopie. No i Branik jedzie na średnich oponach, które są w dobrym stanie. Wilku musi założyć już twarde. I przejedzie na nich aż 5 okrążeń, podczas gdy Branik zapewne zjedzie na ostatnim kółku tylko na jedno okrążenie twardych opon, także teoretycznie Branik jest w lepszej sytuacji. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Póki co Wilku wyjeżdża nam niezagrożony na drugiej pozycji. Tu cały czas ta trójka bije się o miejsce tuż za podium. Wiercik tym razem troszeczkę jednak stracił. Tutaj nadal przerwy między kierowcami są zbyt duże, żeby coś się miało zadać. Natomiast Giban tuż już za powerem. Jest walka, no bo Powerowi trudno na tych twardych opanach tak naprawdę utrzymać auto w torze, utrzymać auto w prawidłowej linii jazdy. Tutaj Giban próbuje wykorzystać te miękkie, no ostro sobie tutaj panowie pogrywają. Power tuż obok Wiercika i Wiercik też na lepszej mieszance opon. Oj, tam Power trochę chyba za szeroko złapał trawę. I Wiercik też wyprzedza Powera i nadal będzie mógł gonić Gibana, także Wiercik absolutnie nie odpuszcza. Myślę, że Power pomimo twardych opon też odpuszczać nie ma zamiaru. Teraz z pewnością ładny widok na te kolorowe auto Wiercika. Oj, ale tutaj było bardzo mocne uderzenie, aż przecież wyhamowało Powera całkowicie. No i są uszkodzenia poważne przodu. No i teraz pytanie, co Power zrobi? Lejna Mur już też jest na tej samej prostej co Power po wyjściu z tunelu. Z jasna uszkodzając na pewno strata kilku nawet pozycji, bo tu już jeszcze jest Bukaj. No więc Power, no do końca wyścigu już najpewniej będzie jechać nam z uszkodzeniami. Wiercik najpewniej do końca wyścigu będzie nam gonił Gibana, który póki co jest na czwartym miejscu. No, gołdżony sobie spokojnie może jechać, podziwiać widoki tak naprawdę, nic mu tutaj nie grozi.
wilku cały czas będzie czekać na zjazd Branika. Będzie liczył nawet na jakiś błąd Branika, no bo tak jak mówię, tutaj strategicznie Branik chyba będzie w lepszej sytuacji. Co się dzieje dalej? No Pejtsfał troszkę nam zwiedził pobocza Lukanion na 12 miejscu. Mamy już dosłownie końcówkę tego wyścigu. Za chwilę będziemy mieć tylko 3 kółeczka. Wydaje się, że tutaj już po prostu powoli wszystko się nam klaruje. Bukaj dość blisko Reina Mura, więc tutaj może jeszcze ewentualnie dojść do jakiejś walki. Reina Mur z kolei, no, wydaje mi się, że powoli, ale jednak powoli coraz bliżej Powera. Power nie dość, że na twardych, to jeszcze z uszkodzeniami. Reina Mur na średnich, Bukaj na miękkich. Także tu jeszcze mogą być jakieś zmiany pozycji. Znaczy Power się ślizga tym ockiem. Wiercik piąte miejsce, cały czas w zasięgu wzroku Giban. No, pytanie, czy tutaj coś się jeszcze wydarzy. Tu na pewno się nic nie wydarzy. Także Lukanion widzi niebieską flagę, bo to no, już niestety, ale będzie dublowane. Patrz na 11 miejscu, 10 jedzie Gymshark. On tu będzie się starał nam do Grasu dojechać, no bo Bukaj tu z kolei będzie próbował jeszcze jednak podgryźć nam Reina Mur. Ale Reina Mur z kolei myśli o tym, żeby tutaj jeszcze dojechać do Powera i próbować jakiegoś ataku. Także zostaniemy tu chwilę z tymi zawodnikami. Reina Mur nam całkowicie tutaj stracił samochód, tam żółte flagi. No i Reina Mur zamiast próbować nam dogonić Powera, sam traci pozycję. Grazu nam skakuje na 8 miejsce, Gymshark jest 9, ale Reina Mur no, z uszkodzeniami no, zapewne też będzie próbował już dojechać do końca i coś ewentualnie jeszcze odzyskać. Chociaż łatwo z pewnością nie będzie, bo Gymshark jedzie nam na miękkich oponach, ale Reina Mur na średnich z uszkodzeniami. No, jak widać tutaj koncentracja musi być zachowana przez pełny dystans wyścigu, bo już nie może być. Branik 24 okrążenie, nadal na średnich, a to oznacza, że na tym okrążeniu musi nam zjechać do pit stopu. Gdzie jest Wilku? No, wydaje się, że dość daleko i wydaje się, że za daleko, żeby cokolwiek tu nam się wydarzyło. Tak naprawdę chyba mamy tutaj ostatnie rozstrzygnięcia przed sobą. Tutaj jeszcze Giban i Wiercik wyprzedzili dublowanego PXV, no i jest Branik pit stopu. To będzie króciutki pit stop, nawet bez dotankowania. Zmiany na twarde. Gdzie jest Wilku? Wilku nam wyjeżdża na prostą startową. Widzi Branika, który wyjeżdża z pit stopu. No i teraz pytanie. Obaj na twardych. Wilku trochę ma te już opony rozgrzane, bo przejechał nich kilka okrążeń. No, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia tych panów, no wydaje mi się, że Branik tutaj obroni tą pierwszą pozycję. Przejdźmy jeszcze do tyłu, bo tutaj Power i Bukaj już bardzo blisko siebie. Będzie atak Bukaja. Przedostatnie okrążenie.
No i Bukaj tutaj daje radę i awansuje na szóstą pozycję, także dla Powera będzie to teraz tylko walka o utrzymanie tej siódmej tak naprawdę, ale przewaga nad kolejnymi kierowcami jest na tyle duża, że tutaj nie powinno być z tym problemów. Prawie wszyscy już nam zaczęli ostatnie okrążenie. A Branik już praktycznie kończy nam ostatnie okrążenie. No, nikomu źle nie życzę, ale to jest ostatnia szansa dla Wilka, żeby tutaj uzyskać pierwszą pozycję, ale Branik spokojnie przejeżdża przez szykanę i będzie nam po raz pierwszy w naszej lidze FR stał na najwyższym stopniu podium wyścigu, także bo tutaj się nic już nie może wydarzyć. Stało się Branik po raz pierwszy, serdeczne gratulacje, po raz pierwszy P1 wyścigu. Jest się z czego cieszyć, dokładnie tak. Wilku po raz pierwszy w dywizji AM zdetronizowany, no ale standardowo na podium. Gołżony, można powiedzieć, że też już stały wywalec podium w tej dywizji. Kończy nam na trzeciej pozycji, również gratulacje. Co dalej? Giban, no tu już jednak bezpieczna przewaga nad Wiercikiem, także Giban nam dojedzie na czwartej pozycji w tym wyścigu. I dzięki temu utrzyma czwarte miejsce w generalce. Wiercik, świetna jazda, świetna walka, piąte miejsce, bardzo ładnie. Dojeżdżają nam kolejni kierowcy, Bukaj bezpiecznie na szóstym miejscu, tam z tyłu, z tego co widzę na mapce, jest trochę ciasno, ale myślę, że Power nie da sobie odebrać tego siódmego miejsca, dokładnie Power na siódmym miejscu. Jak na debiut bardzo ładnie, pewnie on sam życzyłby sobie wyższego miejsca, no ale za dużo dzisiaj trochę przygód na tej szykanie było. Ósmy Rzymszak, dziewiąty Grazu, dziesiąty Lejna Mur, jedenasty dojeżdża nam Pac i został nam już tylko Lukanion. PXV jako zdublowany już zakończył nam ten wyścig, także czekamy na Lukanioma. Mamy zaraz komplet kierowców na mecie. Było emocji co niemiara. Tak to właśnie wygląda w dywizji AM. Serdecznie zapraszam do ewentualnych kolejnych